sobotę 29 sierpnia w Wapiennym uroczyście przecięto wstęgę do nowo wybudowanego obiektu, który został przekazany dla Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ILIOS, kierowanego przez Katarzynę Barańczuk. Ośrodek jest własnością firmy Elektrosprzęt Przybylski Antoniego Przybylskiego. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych i posiada wysoki standard. Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście zwiedzali obiekt. Wszechmogący Wieczny Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na ten budynek, który wznieśliśmy z myślą o ludziach chorych, starszych i niepełnosprawnych. Niech ci, którzy będą tu przebywać, cieszą się Twoją łaską i serdeczną troską ze swoich bliźnich. Bądź z nimi, Panie, w latach starości, prowadź ich w wiecznej nadziei ku wiecznym przybytkom. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nie mogło zabraknąć okolicznościowych wystąpień i biesiady, do której przygrywał znany gorlicki zespół Horyzont. Jest bardzo dla mnie ciekawy dzień, dlatego że jestem zadowolony, że wreszcie skończyłem te inwestycje, że zaczyna to żyć, tętnić życiem. No i będziemy widzieć, co dalej będzie, jak przekazuję ten budynek części pani Kasi. Jest to nowe przedsięwzięcie Fundacji ILIOS. Dzięki tu panu Antoniemu możemy się dalej realizować w wyższych sferach, że tak powiem. I ten budynek ma za zadanie pomagać osobom starszym, niepełnosprawnym. W tym budynku chcemy też zatrudnić osoby niepełnosprawne, które fundacja od niedawna zatrudnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Dać im możliwość, bo mamy w tej chwili ograniczoną ilość osób zatrudnionych, chcemy powiększyć ilość osób zatrudnionych, które są w Zakładzie Aktywności Zawodowej.